Cześć, siemanko, z tej strony Enzi i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem przedstawić wam najbardziej oryginalny, najlepszy i najtrudniejszy trik z fidget spinnerem, jaki kiedykolwiek na świecie widzieliście, słuchajcie. Tak właśnie będzie. I już teraz możecie stawić łapkę w górę, bo każda łapka w górę to jeden fidget spinner uratowany na świecie i szczęśliwy spinner, więc nie pozwól, żeby fidget spinnery były maltretowane i bądź dobrym człowiekiem. Zrób to dla nich po prostu. Co? No dobra, słuchajcie, musimy przenieść się jeszcze na miejsce, gdzie to wszystko będzie się odbywało. Naprawdę trik jest skomplikowany, ale mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem. Testowałem go już przynajmniej dwa razy, więc powinno być w porządku, nie? Tak więc idziemy na miejsce, tam się widzimy. No dobra, słuchajcie, najważniejsze jest to, żebym go dobrze rozkręcił, żeby kręcił się jak najszybciej. Czy to się uda? Nie wiem, bo słuchajcie, mam jeszcze rozwalone łożyska niestety tutaj, więc jest problem. Mam nadzieję, że nie wypadną w czasie tego triku, więc no zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Dobra, słuchajcie, bo nie wiem, czy to się uda za pierwszym razem, tak więc będę próbował i udaną próbę wam pokażę. Okay? Jeszcze się kręci, słuchajcie, udało się! Najlepszy trik na świecie! No dobra, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli więcej niesamowitych trików z fidget spinnerem, tak jak przed chwilą, to koniecznie zostawiacie łapki w górę, fidget spinner jak najbardziej nadaje się dalej do kręcenia, kręci się wyśmienicie, niesamowicie, tak więc zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko, cześć, pa pa! Ale zanim zaczniemy, fajnie by było, jakbyś dał łapkę w górę, bo każda łapka w górę to jeden fidget spinner uratowany na świecie. Nie pozwól, żeby fidget spinnery maltretowali i żeby fidget spinnery były szczęśliwe. Tak nie zrobimy tego, bo sam.